Cześć, przed Wami jak zawsze Dawid Warszycki. Jesteśmy na kolejkę przed finiszem rundy zasadniczej w Dywizji B. Wiemy już coraz więcej, ale kilka pytań będzie musiało czekać na odpowiedź do ostatniej serii spotkań. Mieliśmy w 12 kolejce kilka ciekawych pojedynków i zobaczcie, co się tutaj działo i dlaczego przyszła kolejka będzie tak interesująca. Rozpoczynamy od spotkania Lajkoników z Grossgarden. Od spotkania, którego nie dość, że zdecydowanymi faworytami była ekipa Lajkoników, to jeszcze Grossgarden zagrał tylko w piątkę bez Krzysztofa Grossa pauzującego za czerwoną kartkę i z Dariuszem Zającem, który z przymusu grał na bramce. I to po prostu nie mogło skończyć się dobrze. Rozpoczęło się od bramki Pasicha w pierwszej minucie. A gracze Lajkoników no, nie mieli zamiaru tutaj dawać jakichkolwiek szans rywalowi i po chwili Pasich podwyższył na 2-0. Jeżeli skrót wyświetla Wam się w kiepskiej jakości, to pamiętajcie o tym, że na stronie ligi możecie go zobaczyć w Full HD, jeżeli to sobie oczywiście ustawicie, a tak bramkę na 3-0 zdobył Kuba Czepiec. Potem jeszcze mieliśmy dobrą sytuację dla Grossgarden. Próbował Rzepecki, ale jego strzał był niecelny. A w 8 minucie mamy kluczową sytuację, który zmienił obraz tego spotkania. Strzał Popławskiego ręką zablokował Dariusz Zając, został ukarany czerwoną kartką i gracze Grossgarden musieli grać. Nie dość, że bez bramkarza, to jeszcze tylko w czterech, bo nie mieliście nikogo w polu i wiadomo, że musiało się to skończyć źle. No i cóż, gracze Lajkoników zrobili graczom Grossgarden to, co z reguły Alvaro robi dziewczynom na Erasmusie. I w minucie 14 Mateusz Sikora drugi podwyższa na 4-0 i wybaczcie mój brak entuzjazmu, gdyż bramki, mimo że bramki Lajkoników były bardzo widowiskowe, to gol po Ignacego Popławskiego, ale po prostu było ich za dużo. Minuta 16 to było już 6-0, potem mamy kolejne trafienie, tym razem uruchamia się Tomasz Karcz, który trafia wówczas po raz pierwszy. A jeszcze przed przerwą mamy dwa kolejne gole dla ekipy Lajkoników. Tutaj kolejna, trzecia już bramka Pasicha. A w minucie 20 na zamknięcie pierwszej połowy po tej akcji Popławskiego i Czepca piłka ostatecznie trafia do Karcza, który podwyższa na 8-0. Druga połowa niewiele zmieniła w obrocie gry, bo po prostu nie mogła. Lajkoniki dalej punktowały, zarabiając punkty do klasyfikacji indywidualnych. Tu mamy pierwszą bramkę Wołka, po którym było 9-0. Po chwili Wołk zresztą wpisał się po raz drugi na listę strzelców i mieliśmy już dwucyfrówkę. Gracze Grossgarden należy pochwalić za ambicje, za to, że nie zostawali na połowie rywale, walczyli do końca, ale naprawdę po prostu nie mogli nic zrobić przy takich stratach personalnych. Akil w ten oto sposób zdobył bramkę na 11-0 w 27 minucie. Wreszcie dostali bramkę bardzo ładnie. Prawą nogą uderzył Dulemba obok Jurasińskiego i było 11-1. Ale na 12-1 po chwili podwyższył Karcz i sytuacja wróciła do poprzedniego stanu, czyli do 11 bramek przewagi. Potem mieliśmy dwie bardzo dobre sytuacje Dulemby. Pierwszą z nich zamienił na bramkę tym bardzo ładnym lobem głową. A po chwili Dulemba już mógł mieć hat-tricka na koncie. Jednakże jego strzał został obroniony. Minuta 32 i mamy kolejną bramkę Karcza. 13-2. A potem akcja Grossów, którzy byli w stanie zaatakować rywala, ale strzał Dulemby obroniony. No i końcówka to już futsalowe dożynki. K
charge z najbliższej odległości 14-2, ale i w tych dożynkach znalazła się chwila dla ekipy Grossgarden. Piękne uderzenie Rysia i jest 14-3. Ale ostatnie 4 minuty to 5 bramek Lajkoników. W ten oto sposób na listę strzelców wpisał się Popławski. Potem mamy 2 bramki Mateusza Sikory drugiego. Tutaj pierwsza z nich. A chwilę później druga. 17-3. I jeszcze w ostatniej minucie 2 trafienia. Kuba Czepiec podwyższa na 18-3. A jeszcze w samej końcówce 19 bramkę strzela Pasich. I ostatecznie Lajkoniki pokonują w tym nierównym spotkaniu Grossgarden 19-3. Brawa dla Grossów za ambicje. I szkoda tylko, że w kolejnym meczu również Grossgarden zagrał osłabiony po czerwonej kartce Dariusza Zająca. Kolejnym starciem był pojedynek Enchy z Żarłaczami. Tutaj faworytami wydawała się ekipa Zębatek, ale Zębatki słyną z tego, że grają dobrze przeciwko mocniejszym rywalom, a bardzo się męczą przeciwko rywalom słabszym. Inaczej było tym razem, gdyż to Żarłacze sprawiały zdecydowanie lepsze wrażenie. I długo to tylko Marek Kisiel trzymał wynik remisowy. Dopiero w 9 minucie Warszycki z Kopciem otworzyli wynik po bramce tego drugiego, a tuż przed przerwą udało się podwyższyć Kamilowi Górce i na przerwę gracze Zębatek wyszli z prowadzeniem 2-0. Druga połowa rozpoczęła się od bardzo dobrej akcji Żarłaczy, gdy Sadowy podał piłkę do Czajczyka, który wprowadził piłkę do bramki biodrem, było 2-1. Jednakże Błyskawicznie odpowiedziała drugą bramką Górki. A potem było bardzo dużo sytuacji dla obydwu drużyn, ale piłka do siatki nie chciała wpaść. Dopiero w minucie 38 doszło do srogiej przepychanki, gdy po dwóch faulach Sadowyja dostał on 2 żółte kartki i ostatecznie czerwoną. Ostatnie 2 minuty Żarłacze grały w trójkę. NH to wykorzystała, Kopeć strzelił swoją drugą bramkę w tym meczu. NH odniosła zwycięstwo 4-1. Kolejnym starciem, które zresztą mieliśmy transmitować, miał być pojedynek Elefanti z Hatrikiem, czyli mecz, który miał decydować o losach Elefanti w grupie mistrzowskiej, albo Hatrika. Jednakże z powodu śnieżycy nie udało nam się tego meczu wam pokazać, więc musicie tylko zaufać mojemu opisowi. Elefanti błyskawicznie w zasadzie ten mecz rozstrzygnęło, gdyż w 9 minucie było 4-0 po 3 bramkach Janika i jednej Dariusza Janiszyna. I trzymało na dystans hat-trick, który próbował się zbliżać. W minucie 24 było 5-1, ale w minucie 27, kiedy uaktywnił się Dariusz Janiszyn, było 7-2 i wiadomym było, że hat-trick no, rywala nie dogoni. Próbował Hachlowski, który doprowadził do stanu 7-4 w minucie 33, ale po bramkach Janika i Kamila Janiszyna w minucie 36 było już 10-4. W końcówce Elefanti bardzo się rozluźniło. Rybski, Makua oraz Nestrak trafili do siatki, zmniejszając wynik na 10-7 dla Elefanti. Ale nie zmieniło to faktu, że hat-trick na pewno nie powtórzy sukcesu z poprzedniego sezonu, kiedy zajął trzecie miejsce w rozgrywkach. Elefanti już na bank zagra w grupie mistrzowskiej. W kolejnym spotkaniu Popalone Styki rywalizowały ze Złotymi Chłopakami. I nie da się ukryć, zdecydowanymi faworytami tego spotkania była ekipa Złotych, która od początku próbowała otworzyć wynik tego spotkania. Najpierw próbował Mazur, jednakże jego strzał był niecelny, a wynik dopiero został otwarty w 8 minucie, kiedy podanie Mazura na bramkę zamienił Zbigniew Łyduch. A w minucie 15 mieliśmy akcję Kargula, który nie wpisał się na listę strzelców jeszcze, że sobie pozwolę na taki malutki spoiler. Po chwili mamy podwyższenie wyniku. Mierzejewski odebrał rywalowi piłkę i jest 2-0. A potem mamy piąte przewinienie Popalonych Styków w tej połowie. Mamy przedłużony rzut karny.
Mazur staje w oko z Suchankiem, ale nie daje mu rady i w dalszym ciągu było 2-0. Jednakże pierwsza połowa kończy się wynikiem 3-0 dla Złotych Chłopaków, gdy... Proszę, jeszcze w międzyczasie mamy szansę Kaszmarczyka i Michalika. Potem mamy pierwszą sytuację, którą stworzył sobie Rafał Gnutek, jeszcze nieskuteczną. I dopiero wówczas kontrę napędzaną przez Sebastiana Kaniewskiego i też przez niego w bardzo ładnym stylu wykończoną i 3-0 do tych chłopaków. Takim wynikiem kończy się pierwsza połowa. A druga to już zdecydowana dominacja Złotych, zwłaszcza że tryb bestii włączył sobie Rafał Gnutek. Tutaj pierwsza z jego bramek w tym spotkaniu, bardzo ładne uderzenie z zerowego kąta. Nie minęła nawet minuta i Rafał Gnutek wpisał się na listę strzelców po raz drugi, rozgrywając piłkę z Mierzejewskim, 5-0 dla Złotych. A w minucie 26, grający wyjątkowo w polu w tym meczu Bartłomiej Obłąk wpisuje się na listę strzelców, jest 6-0. Naprawdę bardzo ładny obrazek i fenomenalna radość Bartłomieja Obłąka i kapitana Złotych Sebastiana Kanowskiego po bramce tego pierwszego. W minucie 29 jest 0-7. Mazur, nie ma jeszcze 0-7. Tutaj Mazur nie dał rady, przepraszam, Suchankowi. A potem z bardzo dobrej strony pokazał się Szywalski. Jednakże Kargul obronił jego uderzenie. 0-7 było po tej akcji. Mierzejewski do Gnutka i piłka w sieci. A w minucie 30 pierwsze trafienie popalonych styków. Sebastian Szywalski wpisuje się na listę strzelców, jest 1-7. Taki wynik utrzymuje się przez 2 minuty, gdy Mazur zagrywa piłkę do Mierzejewskiego i jest 1-8. A potem dwie bramki Złotych, przepraszam, popalonych styków. W bardzo dobrej sytuacji pokazuje się Jakubas, który najpierw zalicza asystę do Szywalskiego. A potem Jakubas bardzo przytomnie podaje piłkę do Michała Kaczmarczyka. Jest 3-8. Jednakże ostatnie 6 minut to 4 bramki Złotych. Piękne uderzenie Barbackiego. 3-9. Po chwili Rafał Gnutek z czwartą bramką na koncie. A w ostatniej minucie mamy jeszcze dobrą akcję Michalika Jakubasa, ale piłka nie trafia do siatki. Potem przedłużony rzut karny, który zamienia na bramkę Kargul, jak wspomniałem, wpisuje się na listę strzelców. Obydwaj bramkarze Złotych w tym meczu wpisali się na listę strzelców. A na końcu największy pechowiec tego spotkania, czyli Kamil Mazur, w końcu trafia do siatki, ustawiając wynik tego spotkania na 3-12. I Złote Chłopaki coraz bliżej grupy mistrzowskiej. Kolejnym pojedynkiem był pojedynek drużyn z dolnej połowy tabeli, mianowicie WKS Futsal Team z JOTR-u Futsal. Mecz był prawdziwym meczem walki, w którym nie było bardzo wielu sytuacji, zwłaszcza że zarówno Igor Ślusarski, jak i Rafał Drużyński bardzo dobrze bronili. Dopiero w minucie 11 wynik otworzył Stokłosa i WKS prowadził 1-0. Potem mieliśmy znakomitą końcówkę pierwszej połowy w wykonaniu JOTR-u. Bartłomiej Kowaliński w minucie 17 wykorzystał podanie swojego brata Jędrzeja i był remis. A po chwili w minucie 18 Jędrzej Kowaliński mógł dać prowadzenie JOTR-u, bo wykonywał przedłużony rzut karny, ale jego strzał okazał się niecelny. W drugiej połowie gracze JOTR-u i WKS-u nie stworzyli porwającego widowiska, jednakże w minucie 30 po bramce Bartłomieja Kowalińskiego JOTR-u ostatecznie objęło prowadzenie, ale koniec tego spotkania to prawdziwy show Huberta Kuski. W minucie 36
zamienia podanie Kuby Maciasza na bramkę dającą remis, a w minucie 39 wykorzystuje swoje umiejętności i wymusza stratę na rywalu, odbiera piłkę, pokonuje Rafała Drużyńskiego i strzela zwycięską bramkę, po której WKS Futsal Team pokonuje Jotero Futsal 3-2. Ostatnim pojedynkiem ligowym, który omówimy w tym magazynie, to pojedynek Ukrainy z Venators FC. I wydawało się po tym, jak Nazar Maciuk otworzył wynik w minucie drugiej, że będzie to spacerek dla Ukraińców, ale nic bardziej mylnego, ponieważ kolejne minuty to fenomenalna postawa Venators, dwie bramki Sochy, jedna Kaukusa i było 3-1 w szóstej minucie, ale potem coś się zacięło Venatoresa, Ukraińcy powoli dochodzili do siebie po tych gongach. Po dwóch bramkach Syrchienki w minucie 14 zrobiło się 3-3, a pierwsza połowa zakończyła się samobójczą bramką Mateusza Kopacza. W drugiej połowie przewaga Ukraińców już nie ulegała wątpliwości. Venators stwarzali sobie sytuacje, ale więcej i lepsze mieli gracze Ukrainy. Na listę strzelców wpisali się Siergi Bachri, Dmitry Nazarow oraz po raz trzeci w tym spotkaniu Syrchienko. I Ukraina wygrała to spotkanie 7-3 i ma w dalszym ciągu komplet punktów. Ostatnim spotkaniem, które omówimy, będzie pojedynek w ramach ćwierćfinału Pucharu Ligi, w którym drużyna Ukrainy była podejmowana przez wicemistrza ligi, czyli ekipę Boanerges w ćwierćfinale, jak już wspomniałem. I Ukraińcy w tym meczu nie byli zdecydowanym faworytem, ale naprawdę stanęli na wysokości zadania. Mecz rozpoczął się od dobrej sytuacji Ukraińców. Turow próbował dogrywać piłkę, ale wszystko się plątał Dybała. Po chwili mamy tą oto stratę, po której przed szansą stanął Dmitro Nazarow, ale nie trafił w bramkę. I Ukraińcy dalej naciskali. Boanerges nie mogli sobie z tym poradzić. A w tej sytuacji strzelał Anatolij Krasnokucki, jednakże Dybała obronił. A w minucie 7 wynik spotkania został otworzony przez Artiema Syrchienkę. Potężne i przepiękne uderzenie z dystansu jest 1-0. Po chwili mogliśmy mieć podwyższenie wyniku, gdyż w kolejnej akcji Turow rozegrał piłkę z Kisylicją, ale genialnie obronił to Dybała. Do remisu doprowadził Kluza z Łęckim w minucie 9, piękne uderzenie Konrada i mieliśmy remis. Wydawało się, że Boanerges zwrócą na właściwe tory, no ale w minucie 11 nastąpiła ta oto strata. Dmitry Nazarow pomknął na bramkę Bartka Dybały i zrobiło się 2-1. Potem Konrad Łęcki próbował się bardzo zrehabilitować za to nieudane zagranie. Pomknął lewą stroną niczym torpeda, minął rywala, potężne uderzenie, chyba jeszcze odtarło się o słupek, ale gola nie było. Jednakże w minucie 16 mamy wyrównanie, strata na prawej stronie, piękne uderzenie Michała Słoniny i jest 2-2. I potem gracze Boanerges mogli niemalże od razu wyjść na prowadzenie. Przed szansą stanął Konrad Łęcki, ale genialnie Dima Bachri obronił ten strzał. W minucie 28 Ukraińcy wychodzą po raz kolejny na prowadzenie do tej piłki uderzonej przez Syrchienkę, dopada Anatolij Krasnokucki i jest 3-2. A gracze Ukrainy idą za ciosem i w następnej sytuacji Nazarow wprowadza piłkę do siatki, jest 4-2. Nazarow mógł błyskawicznie podwyższyć w tej sytuacji, kiedy dobijał strzał Kiselicji, ale dobitka była niecelna. Gracze Boanerges cały czas walczyli, jednakże ten strzał Konrada Łęckiego był niecelny. A w odpowiedzi mieliśmy dwie sytuacje Ukraińców. Najpierw po tak rozegranym aucie piłka trafiła do Nazarowa, ale Dybała ten strzał obronił. A chwilę później mamy stratę i Syrchienko strzela bramkę na 5-2. A to jeszcze nie koniec dobrych sytuacji drużyny ukraińskiej, bowiem swojego gola mógł jeszcze strzelić w samej końcówce z przedłużonego rzutu karnego Denis Tański. Ale jego uderzenie trafiło w poprzeczkę. Ostatnia ciekawa sytuacja w meczu to szansa Boanerges. Uderzał
Szymon Kluza, ale piłka nie trafiła do siatki i sensacja stała się faktem. Ukraina ograła, bo Energes 5-2 awansowała do półfinału i tam zmierzy się w kolejnym spotkaniu ze swoim już trzecim rywalem z dywizji A i będzie to zwycięzca pojedynku AZS-u Instytutu Ekonomicznego z Broternem. Piątka kolejki dywizji B w tej serii spotkań. Przepraszam, wyświetliła się z A, mój błąd. Zobaczmy, czy teraz wyświetli nam się piątka kolejki dywizji B. W bramce mamy po raz drugi w sezonie Marka Kisiela Zenchy. Potem mamy dwóch graczy, którzy lądują w piątce kolejki po raz pierwszy. Huberta Kuskę z WKS-u Futsal Team oraz Rafała Mierzejewskiego ze Złotych Chłopaków. Artiom Sierchienko w piątce kolejki jest już po raz trzeci. A Dariusz Janiszyn po raz drugi, ale po raz pierwszy jako zawodnik kolejki. I wyniki tej serii spotkań. Lajkoniki ograły Gross Garden 19-3, NH Żarłacze 4-1, Elefanti Hattrick 10-7, Popalone Styki Złote Chłopaki 3-12, WKS Futsal Team Jutro Futsal 3-2, Venator SFC Ukraina 3-7. W ligowej tabeli jest naprawdę interesująco. Prowadzi Ukraina, która ma punktów 33, 5 punktów mniej mają ekipa Lajkoników, a na trzecim miejscu mamy Elefanti z 25 punktami. Te trzy drużyny na pewno zagrają w grupie mistrzowskiej. Ostatnie, czwarte miejsce w grupie mistrzowskiej rywalizują NH i Złote Chłopaki, które w tym momencie mają po 21 punktów i te dwie drużyny zmierzą się w bezpośrednim spotkaniu w następnej kolejce. Na szóstym miejscu gracze Venator SFC, którzy na pewno zagrają w grupie zespołów z miejsc 5-7, ale potem jest naprawdę tęga kotłowanina i nikt nie może pojawić swojego miejsca. Tymczasowo na miejscu 7 Hattrick 16 punktów, potem mamy WKS, który ma punktów 14, Gross Garden i Jutro Futsal w tym momencie mają po 12 punktów. Nowy Ład ma punktów 11, przepraszam, punktów 10, znajduje się na miejscu 11, ale może jeszcze śmiało awansować do wyższej grupy, w sensie w tej grupy, w której będą rywalizowały zespoły z miejsc 8-10. Natomiast pewnymi gry w tej ostatniej grupie są gracze Żarłacze i Popalonych Styków, które mają odpowiednio 3 i 0 punktów. W przyszłym tygodniu rozegramy na pewno bardzo emocjonujące spotkanie w ramach ćwierćfinału Pucharu Ligi, w którym NH zmierzy się z Hattrickiem, a potem już w meczach ligowych będziemy mogli skoncentrować na spotkaniach Żarłaczy z Venator SFC. Tutaj faworytami wydają się być goście. Potem szlagierowy pojedynek Złotych Chłopaków z NH, który decyduje o tym, która z tych drużyn będzie mogła grać w grupie mistrzowskiej i tam zebrać porządny zapas doświadczenia. Hattrick z kolei będzie grał z Nowym Ładem. O 20:45 mecz, który będziemy transmitować na kanale naszej ligi, Hicior, prawdziwy Hicior, gdyż będziecie mogli obejrzeć pojedynek lidera z wiceliderem, czyli Ukraina z Lajkonikami. A o 22:15 nie mniej ciekawe pojedynki Gross Garden z WKS Futsal Team oraz Jutro Futsal z Elefanti. Jeżeli Lajkoniki przegrają z Ukrainą, to Elefanti będzie w tym meczu walczyło o wskoczenie na drugą pozycję w ligowej tabeli. I oprócz meczu lidera z wiceliderem dywizji B, pamiętajcie o tym, że we wtorek jest bardzo duża szansa, że będziemy dla Was transmitować również pojedynek lidera, wicelidera w dywizji A, czyli Brotermu w ZBO Energes. A zanim jeszcze zakończymy, to popatrzcie, jak wyglądają klasyfikacje indywidualne. Zaczynamy od klasyfikacji strzelców. Prowadzi Daniel Klim z 54 bramkami. Dwóch graczy ma po 22 gole. Mowa tutaj o Dariuszu Janiszynie oraz Denisie Tańskim. Z kolei 19 bramek ma Kacper Socha z Venator SFC i Dmitro Nazarow z Ukrainy. 17 bramek ma Tomasz Karcz, który wskakuje na szóste miejsce. Natomiast po 16 bramek strzeli Artiom Sierchienko i Karol Michalik. W klasyfikacji asystentów przewodzi Dariusz Janiszyn, który ma 38 asyst. 22 ma Tomasz Bielach, Artiom Sierchienko oraz Denis Tański. Obydwaj gracze Ukrainy mają 16 asyst. Daniel Klim, Michał Pasik oraz Ilija Turow mają po 12 asyst, a Marcin Nesterak ma asyst 11. Na koniec jeszcze klasyfikacja kanadyjska. W klasyfikacji kanadyjskiej przewodzą gracze Elefanti, Daniel Klim i Dariusz Janiszyn odpowiednio 66 i 60 punktów, a za ich plecami dwaj gracze Ukrainy, Denis Tański i Artiom Sierchienko 38-32 punkty.
Kasper Socha na miejscu piątym z 28 punktami, a Tomasz Karcz z Iconików i Marcin Sterak z Hatrika mają w tym momencie po 26 punktów. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie o tym, że widzimy się na hali we wtorek, w środę. Zapraszam na transmisję we wtorek i w środę oraz widzimy się w kolejnych magazynach już za tydzień. Jeszcze raz dzięki. Cześć.